A więc siemaneczko, na pewno dużo ludzi się zastanawia, czy pod taki monitor bez HDMI da się podpiąć kabel z HDMI. I teraz wam powiem, że takie coś jest możliwe. Tylko trzeba mieć taką przejściówkę i po prostu wkręca się to. Jak widzicie, i mamy wejście na HDMI. Możemy wtedy podłączyć normalnie kabel HDMI. O, i wtedy do PlayStation. I normalnie możemy włączyć konsolę i cieszyć się satysfakcją, że na starym monitorze nie trzeba na przykład nowego monitoru zakupywać albo coś. Na pewno taki adapter, taka mała przydatna rzecz jest potrzebna. No i jak widać, odpaliłem konsolę na małym monitorze. Więc taki adapter to jest przydatna rzecz. A więc trzymajcie się. Zostawcie łapkę w górę, siemaneczko.